Piłkarze Wisły Puławy w sobotnie popołudnie rywalizowali na własnym stadionie z zespołem Polonii Warszawa w ramach 24. kolejki E-Winner drugiej ligi. Przed meczem obie drużyny dzielił zaledwie jeden punkt w tabeli, dlatego spotkanie zapowiadało się pasjonująco dla kibiców piłkarskich. Już na początku meczu Wiślacy mieli dobrą okazję do zdobycia bramki, jednak Przemysław Skałecki nie trafił z kilku metrów do siatki stołecznego klubu. Swoje szanse w pierwszej części tego spotkania mieli także gracze Polonii, jednak na pierwszego gola musieli poczekać niemal do końca pierwszej części meczu. W doliczonym czasie pierwszych 45 minut Łukasz Wiech sfaulował jednego z graczy warszawskiej drużyny, za co został ukarany czerwoną kartką. Na domiar złego, podyktowany przez arbitra rzut wolny został zamieniony na gola przez Michała Bajdura. Pierwsza część meczu zakończyła się więc minimalnym prowadzeniem Polonii. Druga połowa była dla Wiślaków trudniejsza, gospodarze musieli gonić wynik, w dodatku grając w osłabieniu. Niestety znalazło to odzwierciedlenie w obrazie gry. W 68 minucie jeden z graczy Polonii został sfaulowany na polu karnym Wisły. Wykorzystał Wojciech Fadecki, dając utytułowanemu klubowi z Warszawy dwubramkowe prowadzenie. Wiślacy wciąż nie składali broni. Dobrą okazję do zdobycia bramki kontaktowej miał m.in. Krystian Puton, jednak piłka ominęła bramkę graczy warszawskiej drużyny. Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Wisła musiała uznać wyższość Polonii. Wisła Puławy, Polonia Warszawa 0-2. Podopieczni Mariusza Pawlaka, który jeszcze w tym meczu pauzował za czerwoną kartkę, grali w następującym składzie: w bramce Piotr Zieliński, w polu Robert Majewski, Wojciech Błyszko, Krystian Puton, Robert Janicki, Dominik Heba, Łukasz Wiech, Kamil Kargulewicz, Marcin Ryszka, Przemysław Skałecki, Maciej Kona, Bartosz Bernard, Dominik Banach, Mateusz Kaczmarek, Adrian Paluchowski i Dawid Retlewski.